dobry, kochane moje skowronki. 4:25, Justyna Widowska. Oczywiście witam w zagadkowej jedynce, program pierwszy Telewizji Polskiej. Najlepsza to pora, żeby wstać. Jeżeli jesteś przed telewizorem, jeżeli oglądasz nas teraz, najlepsza to pora, żeby spróbować z nami zagrać, bo do wygrania są pieniądze. No na tym polega właśnie zagadkowa jedynka, w której witamy was dość często, ale może akurat ty oglądasz nas po raz pierwszy. Chodzi o to, że ty wygrywasz pieniądze, rozwiązując nasze zagadki. Zagadka pojawiła się na ekranie. Chodzi o miasto. Tutaj są dwa miasta nawet. Jakie to miasto? O nie, może tutaj zapytam reżysera. Słuchaj, to jest jedno czy dwa? Jedno, a widzicie, to mnie reżyser troszeczkę oszukał, tutaj faktycznie mówił przed programem, a ja oczywiście nie słuchałam, ciuś. Słuchajcie, program na żywo, no właśnie tutaj muszę się zreflektować, chodzi o jedną nazwę miasta, ale tutaj chyba powiem już dobrze, że to miasto w Polsce, jedna nazwa, tylko dwuczłonowa, także nie jest aż tak łatwo, jest to pytanie geograficzne, ale na szczęście nie trzeba być tutaj globtroterem, wystarczy trochę naszą Polskę kochaną znać. 50 zł, może nie jest to nagroda powalająca, ale na początek, na dzień dobry, na 4:25. Kochani, przypomnę szybciutko, jaki jest regulamin zagadkowej jedynki, bo takowy oczywiście istnieje. I w ten sposób zyskasz chwilę, żeby tutaj odnaleźć tą odpowiedź, prawda? Chyba, że już masz, to 704-304-000. Ale trzeba pamiętać, że w naszym programie mogą brać udział tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod ten wskazany na dole ekranu numer. Pamiętaj, że za każde zrealizowane połączenie zapłacisz, także za to, które nie połączy cię ze studiem, ale zapłacisz za połączenie, ani za czas jego trwania. Nagrodę zdobywasz, udzielając poprawnej odpowiedzi na antenie, a szczegóły na www.sms.tvp.pl. Szybkie zasady, tak jak szybki jest nasz program, niestety jest to program na żywo i jest bardzo, bardzo, bardzo krótki. Niestety krótki, nie niestety, że na żywo, bo na żywo to jest bardzo fajny rodzaj programu. Raz, że działamy interaktywnie, czyli ja tutaj stąd do was mówię, a wy sprzed ekranu waszych telewizorów, używając telefonu, trafiacie do mnie do studia. Niestety krótki, no bo pora jest jaka jest, mało osób przed telewizorami, ale dzięki temu ty masz na pewno ogromną szansę, jeśli oczywiście znasz odpowiedź. Jeśli wiesz, o jakie miasto w Polsce chodzi, no oczywiście to, które jest na ekranie. Tutaj nie o jakiekolwiek miasto chodzi, chodzi o to, które jest tutaj pokazane. Litery są pomieszane, więc jest to taki łatwy sposób szyfrowania, prawda? Po prostu odczytujemy górną linijkę i dolną i to razem utworzy dwuczłonową nazwę polskiego miasta. Ja zapraszam bardzo gorąco, tak jak powiedziałam, 50 zł, nie jest to może nagroda powalająca, ale po ulicy nie spaceruję i na pewno warto się troszeczkę rozgrzać, szare komórki do pracy pobudzić, bo to my już dzisiaj mamy czwartek, kochani. Już jest czwartkowy poranek, jeśli ktoś wstaje do pracy, gorąco serdecznie pozdrawiam, buziaczki, tylko oczywiście taka prośba, jeśli oglądasz zagadkową jedynkę, to nie jest dobry sposób, bo zagadkowa jedynka nie jest do oglądania, to jest program, w którym należy wziąć udział czynny, własnym swoim intelektem i własnym swoim głosem wygrać pieniądze. Także zapraszam. Jakie miasto? Miasto polskie, dwuczłonowe. Może to będzie jakaś podpowiedź, bo tych dwuczłonowych nazw też nie mamy tak dużo, prawda? Wrugoskisiwolekol. Uwielbiam, słuchajcie, uwielbiam czytać te dziwolągi literowe, ale uważam, że ponieważ jest to zagadka rozgrzewkowa, powinna być już pierwsza osoba, która poradziła sobie z tym pytaniem, która wie już, o jakie miasto w Polsce chodzi, bo rozumiem, że jest to miasto w Polsce, już tak naszym widzom tutaj mówię, więc myślę, że nie mylę się, reżyser mnie nie poprawiał, więc chodzi faktycznie o miasto w Polsce. 704-304-000, moi kochani widzowie, to jest numer i z komórki, i z telefonu stacjonarnego. Bardzo proszę, aby osoby, które oglądają nas po raz pierwszy, nie bały się. Można po raz pierwszy, można dopiero teraz włączyć telewizor. Zagadkowa jedynka, tak jak wspomniałam, to jest interakcja między nami. Tu i teraz, w tym momencie, w tej chwili. Jeszcze nie ma odpowiedzi na pierwsze pytanie, jeśli ty ją znasz. Zapraszam, 704-304-000. Natychmiast wiesz, że wygrałeś. Tutaj ja na żywo mówię tak, bo nie spodziewam się złej odpowiedzi. I 50 zł już do ciebie wtedy wędruje. To wszystko się tutaj dzieje oczywiście tak, jak być powinno. Będą dzisiaj większe pieniądze, ale będą trudniejsze zagadki. Także jeśli chciałbyś w łatwy sposób te 50 zł wygrać, no to teraz jest ku temu sposobność.
Czwarta, słuchajcie, prawie 4:30. To jest godzina na wygrywanie pieniędzy. Na pewno nie ma dużej konkurencji, a szczególnie tej światłej, takiej intelektualnie o tej porze, prawda? Ależ jest ktoś. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę o odpowiedź, o jakie miasto polskie chodzi. Gorzów Wielkopolski. I to jest doskonała odpowiedź, brawo. Czyli jednak ktoś nie śpi. Serdecznie panu gratuluję. 50 zł wędruje do pana. A ja oczywiście witam kolejną zagadkę, bo my tutaj nie śpimy w zagadkowej jedynce, my biegniemy. Tym razem nie dwuczłonowa nazwa miasta, a dwa miasta. Także jest już troszeczkę trudniej, ponieważ chodzi o dwa miasta. Troszeczkę wygląda to jak znak drogowy, prawda? Ale tutaj chyba się nie należy sugerować, bo nawet nie wiem, czy te dwa miasta są w tym samym kierunku. No jest to tak graficznie pokazane, jakby były. Troszeczkę wygląda jak taki znak na autostradzie. Natomiast nie sugerujcie się tym, zasugerujcie się nazwami. Tutaj na górze jest jedna, na dole druga. Nie mieszamy liter między tymi nazwami, czyli snokro to jedna nazwa, cięższe to druga. Należy w obrębie tych wyrazów tak poukładać litery, aby powstały nazwy polskich miast. Płacę 50 zł. No i co? No i liczę na to, że teraz to już będzie bardzo szybka odpowiedź. Skoro mózgownice już rozgrzane, szare komórki buzują, hulają w głowie, to no, oczywiście tym, którzy są przed telewizorem, bardzo wąskie grono, gramy w czcigodnym towarzystwie, bo wiem, że o tej porze przed telewizorem nie ma wielu osób. Ale to jest, tak jak powiedziałam, doskonały moment dla tych, którzy może cierpią na bezsenność, może budzą się o tej porze, bo nie wiem, idą pobiegać, poćwiczyć, a może po prostu muszą za moment biec do pracy. Doskonały moment, żeby jeszcze przed wyjściem zarobić sobie 50 zł. Na koniec tygodnia, słuchajcie, na miły, sympatyczny, cudowny czwartek. Zapraszam. Dwa polskie miasta. Czy to jest trudne zadanie? Jeśli ktoś szybko potrafi kojarzyć fakty, szybko składać litery, to nie. Jeśli jeszcze ktoś na dodatek jest dobry w tej naszej rodzimej polskiej geografii, to też nie powinno być trudne, bo nazwy nie są długie. No ale są dwie, prawda? Czyli tutaj jedną i drugą oczywiście należy odszyfrować. Z jedną proszę nie telefonować. I kolejna gorąca prośba, bo tutaj te osoby, które grają z nami, często o tym wiedzą, ale te, które po raz pierwszy być może nie. Najpierw rozwiązujemy zagadkę, a dopiero później telefonujemy, dobrze? W ten sposób będzie wszystko szybko i konkretnie. To co, kto już wie? 704-304-000. Mam rozwiązanie, wiem, dzwonię, wygrywam. Tutaj tak to wszystko musi się odbywać. Zapraszam. Czy ktoś chce skorzystać? Kochani moi, nie widzieliśmy się prawie tydzień. Wczoraj widzieliśmy się pierwszy raz po przerwie. Zobaczymy się jeszcze jutro i pojutrze. Także rozdajemy w tym tygodniu pieniądze. Wyrównujemy deficyty budżetowe. Jeśli wiesz, to naprawdę nie czekaj, za moment będzie kolejna zagadka. Czekam na was, czekam na kogoś, kto zna rozwiązanie i będzie mógł podać je tutaj głośno i wyraźnie na antenie. No, szybciutko, kto już wie? No proszę, jest telefon, dzień dobry. Dzień dobry. To poproszę o odpowiedź. Krosno i Cieszyn. Ależ to jest doskonała odpowiedź. Kolejny pan. Ja widzę, że panowie o tej porze to jak skowronki szczęśliwi. Mało tego intelektualnie, no bardzo, bardzo fajnie. 50 zł wędruje do pana. Ale to mi nie wygląda na miasta. A widzę już pytanie, widzę polecenie. Jakie to państwa? I aż trzy. No, stówka. Okej, okay, mamy dwa razy tyle. Tylko, no właśnie, jeżeli mieliśmy miasta polskie, no to raz, że rodzime, dwa, że miasta, prawda? Tutaj mamy trzy państwa, mogą to być rozrzucone państwa po całej Europie, a nawet po całym świecie, bo tutaj wcale nie jest powiedziane, że są to państwa europejskie. Są to trzy długie bardzo nazwy. No ja nie wiem, nie wiem, panie reżyserze, kochany mój, bo to wiesz, jest w 4:30 nad ranem, prawda? Wakacje się skończyły, ludzie poprzyjeżdżali, raczej o tej porze roku się nie wyjeżdża i troszeczkę można pozapominać, szczególnie, że to nie są być może nasi sąsiedzi, w ogóle to nie muszą być nawet europejskie państwa, prawda?
Ja bym zaproponowała, zanim widzowie zaczną się zastanawiać, myślę, że ja sięgnę po niebieską kopertę i troszeczkę cię tutaj zobliguję do tego, żeby zaproponować bonus, co? I może tak. 500 po 500, ja myślę tak, to dajmy 1500, co? Mhm, tak zróbmy. Czyli stówka gwarantowana plus 1400 zł, 5 krótkich pytań z wiedzy ogólnej, mam je tutaj w kopercie. Pytanie zostały przeze mnie przeczytane, także faktycznie wiedza ogólna i łącznie do wygrania 1500. Oczywiście warunek konieczny to podanie tych trzech nazw państw. Ok. I kto jako pierwszy odszyfruje te trzy nazwy? Pamiętajcie, nie jedną, nie dwie, a trzy, bo dokładnie tyle jest na ekranie i dokładnie tyle należy odszyfrować. Zapraszam tutaj do mnie. Nie czekajmy, nie zwlekajmy, bo wszystko dzisiaj się dzieje dość szybko. Bardzo ładnie poradziliście sobie z poprzednimi zagadkami, ale też to były miasta, zagadki były znacznie łatwiejsze. Tutaj mamy do czynienia z państwami. Państwa mogą to być oczywiście rozrzucone po całym świecie, także nie mamy co do tego wskazówki. Dlatego postanowiłam tutaj reżysera troszeczkę zobligować do tego naszego bonusa, łącznie 1500. I to jest dobra nagroda, uważam. Bardzo dobra, prawda? To nie 150 zł, jakkolwiek nic nie mam do 150 zł. Tak, 1500 zł to już poważny pieniądz, a niestety zagadkowa jedynka jest krótka i ten czas bardzo szybko leci. 704-304-000 to jest ten numer, ale tak sobie myślę, dajmy troszeczkę czasu na myślenie, dobra? No nie wiem, ile chcesz tam dać, 3 minuty, niech będą 3 minuty, nie będę się tutaj wykłócała, ważne, że to są 3 minuty, a nie na przykład minutka, prawda? Mogłoby być za mało i może powiększmy troszeczkę tę zagadkę, powiększmy tę grafikę, czas na myślenie, czyli 3 minutki, uwaga. Jeszcze chwilkę czekamy, jeszcze momencik czekamy z wystartowaniem zegara, ponieważ reżyser zgodził się chyba na to, żeby troszeczkę powiększyć tę zagadkę. O, proszę bardzo. To jest czas na myślenie. Oczywiście mnie nie ma na ekranie, ale jestem z wami tutaj. Czas, start, wystartował nasz zegar. Tutaj bardzo fajnie reżyser nam to zobrazował na ekranie. Czas na myślenie. Słuchajcie, czyli może zróbmy tak, że nie sięgajcie teraz po telefony, nie wybierajcie numeru telefonu. W tym momencie nikt nie wybiera numeru telefonu, tylko szukamy tych państw. Bo ja się nie spodziewam, żeby w tak krótkim czasie ktoś znalazł wszystkie trzy nazwy, a może być tak, że masz jedną, dwie i pomyślisz, a w międzyczasie znajdę trzecią. No i może niestety się okazać, że nie zdążysz i wtedy trafisz tutaj do mnie z dwiema nazwami, a ja nie będę mogła zapłacić. Gramy o nawet 1500, także warto jest się na spokojnie zastanowić, skoro reżyser daje nam taką okazję. Mamy 2 minuty i kilkanaście sekund na tak zwane myślenie, na tak zwane zastanowienie się, na tak zwane dopięcie wszystkiego na ostatni guzik, jeżeli potrzebujesz kartki i długopisu, proszę bardzo. Ja nie widzę, czy ty czytasz z kartki, czy ty czytasz z ekranu, czy ktoś ci podpowiada. Dla mnie najważniejsze są odpowiedzi, dla mnie najważniejsze są te trzy państwa. A jak ty dojdziesz do tej odpowiedzi, to już naprawdę jest twoja sprawa. Niecałe 2 minutki, także jeszcze jest chwilka na myślenie. Przypomnę oczywiście, że numer jest ten sam z komórek i ze stacjonarnych. 704-304-000. Program jest na żywo, także no, tego czasu na myślenie już wiele nie pozostało. W ogóle nie pozostało wiele czasu, także korzystajmy. 1,5 minuty na myślenie, przypominam. Minutka i 20 sekund. Na myślenie, czas na myślenie, czas na zebranie myśli, zebranie tej odpowiedzi. Pamiętajcie, że tę odpowiedź należy w całości zaprezentować, czyli trzy państwa. Uwaga, 5, 4, 3, 2, 1 minutka pozostała na myślenie. Pięćdziesiąt sekund niecałe pozostało. Jeszcze się zastanawiamy, jeszcze myślimy. Mieliście
tak naprawdę po minutę na każde z państw. Myślę, że jest to bardzo zdrowe podejście reżysera. O tej porze 30 sekund pozostało. To już raczej na wybranie numeru telefonu. Razem ze mną, uwaga, 704-304-000. 20 sekund. Kto wie, zapraszam. Kończy nam się czas na myślenie. 1500 łącznie do wygrania. Za 3, przypominam, 3 nazwy i uwaga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i błyskawiczny powrót do studia. Skończył się czas na myślenie, także teraz już łapiemy za telefon. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, 704-304-000. Trzy państwa należy podać, także na pewno wiedza geograficzna jest tutaj konieczna, żeby samemu sobie zweryfikować odpowiedź. Bo to na pewno nie jest Aniumur, Ałagibór i Krunia, prawda? To są nazwy funkcjonujących państw. Czy to Europa, czy cały świat? Tego nie wiem. O, widzę, że nie wystarczyło czasu na myślenie, co? 704-304-000. To też nie jest prosta zagadka, bo to są trzy państwa i długie nazwy. Tak jak powiedziałam, miasta, szczególnie w Polsce, no i tak jak mieliśmy na przykład Cieszyn czy Toruń, prawda, no są to znane miasta. Każdy zna, może nie jest to Warszawa czy Kraków, ale, a tutaj są państwa. Obawiam się, że nasi widzowie, kochani, nie wiedzą, może korzystając z tego, że jeszcze nie zadzwonił telefon, na ten ostatni moment, bo coś tutaj reżyser już przebąkuje o tym, że kończymy z tą zagadką, ostatni moment, może poproszę większe pieniądze. 3000 złotych, 1000 za państwo. Tak dziś chciałabym nagrodzić osobę, która ze mną jest, która w tym momencie nie śpi, która szare komórki obliguje do pracy. Uwaga, reżyser dał nam tyle pieniędzy, ale tutaj ostatni moment, czas na myślenie już był, także czasu na myślenie już nie będzie. Teraz już jest czas na działanie. Program jest na żywo. Był czas na myślenie, jest czas na działanie w tym momencie. Uwaga. Kto poradził sobie, kto odszyfrował te nazwy, pamiętajcie, że wszystkie litery w każdej z nazwy są. Pierwsza, druga, trzecia, nie przekładamy między nazwami liter, tak? Czyli tutaj jedna nazwa, druga nazwa, trzecia nazwa, kartka, długopis, zapisać sobie, żeby wszystko było uporządkowane. I poproszę, bo tutaj reżyser już, widzę, powiększa, przygotowuje się do tego, żeby ewentualnie pokazać rozwiązanie, jeżeli ono się nie pojawi. No przynajmniej 10 chwil, co? Ja wiem, że czas na myślenie już był, ale też trzeba dać widzom czas na zebranie myśli w tym momencie. Ludzie wymyślili, teraz muszą to napisać, teraz trzeba wybrać numer telefonu. Sprawdźmy, czy ktokolwiek jest przed telewizorem. 10 chwil. Uwaga. Dla jednej osoby czas, dla takiej, która poradziła sobie już, rozwiązała tę zagadkę i w tym momencie wybiera numer do studia, bo to są chwile błyskawiczne. Już tylko 9. Powiem tak, jeżeli uda nam się, to kilka, jeżeli nam się nie uda, to jedna, dwie zagadki jeszcze się pojawią, także zaczekaj, jeżeli ta zagadka jest dla ciebie za trudna, to być może za momencik będą łatwiejsze. My nie wiemy, kto jest przed telewizorem o tej porze. Ja mogę zaproponować duże pieniądze tylko i wyłącznie za zagadki, które mają odpowiedni stopień trudności. Tak jak ta. Tak jak widzieliście, miasta były za 50 zł, prawda? I być może wrócimy do takich zagadek państwa, ponieważ są aż trzy. Dzięki temu mogę dać nawet 3000 zł. Mamy 8 chwil. Czas nam ucieka nieubłaganie. Kto już wie, kto spróbuje swoich sił. W
programie na żywo, będziesz siebie słyszał w telewizji. Także bardzo proszę, żebyś się nie wystraszył, bo nowa osoba może szybko odłożyć słuchawkę. Zdarzają się takie sytuacje, że ktoś dzwoni i się nie odzywa, bo się na przykład zestresował, że słyszysz siebie w telewizji. Tak, będziesz siebie słyszał. Program Pierwszy Telewizji Polskiej tu i teraz. Jeśli wybierzesz 704-304-000, to ogromne prawdopodobieństwo, że to właśnie ciebie za sekundkę usłysza na antenie. Trzeba będzie podać 3 państwa i gramy on nawet 3000 zł. 7. Tak jak powiedziałam, był czas na myślenie. Nie był to długi czas na myślenie, ale więcej w naszym programie wygospodarować go nie możemy, bo program jest bardzo krótki. Ma bardzo ograniczone ramy czasowe, w których my musimy się zmieścić. A zadaniem reżysera jest odpowiednie tutaj wyparcelowanie tego czasu na konkretne zagadki. Ta zagadka jest trudna. Dlatego dajemy jeszcze kilka chwil na to, żeby ktoś tutaj trafił i podał odpowiedź. Ale więcej czasu dać nie możemy, bo go nie mamy. Na razie 7, uwaga. No, konkretna, zdecydowana, inteligentna osoba. No mogą to być tutaj, no właśnie, ja tak się zastanawiam, przyglądając tej zagadce, że to w zasadzie może być cały świat. To mogą być egzotyczne państwa. No i teraz tutaj do reżysera pytanie, no chociaż to jest pytanie, odpowiedź może być względna, prawda? Albo ktoś bardzo dobrze zna się na geografii i te nazwy nie są dla niego trudne, ale biorąc pod uwagę, że jest nawet nie piąta nad ranem, może zagadka być bardzo trudna. Może zagadka być bardzo trudna. 6 chwil. Jeśli udało ci się, wykorzystaj ten moment. Bo warto jest, no, pokusić się o te 3000. Umówmy się, to już jest taka kasa, z którą można sporo zrobić, prawda? Została nam połowa, czyli 5 chwil. Jeśli nie masz, nie znalazłeś, próbowałeś, burza mózgów, nie udało się, daj wygrać innym spokojnie, bo jeśli nawet wybierzesz numer telefonu i trafisz, a nie podasz wszystkich 3 poprawnie ułożonych państw, to nie wygrasz. Także pamiętaj, że tutaj płacę za wiedzę, za konkretną, sprecyzowaną wiedzę, za konkretne 3 nazwy państw. Tak się akurat składa w naszym programie, że dla każdego coś miłego. Wczoraj były zagadki filmowe, dziś zagadki geograficzne. Co będzie jutro, nie wiem, dowiem się przed programem. Ale fajne jest to, że jeszcze 2 razy się spotkamy w tym tygodniu. Także jeśli dziś to nie jest twój konik, jeśli nie czujesz się dobry w geografii, zapraszam jutro 4:10, pojutrze 4:20. Także zobaczymy się jeszcze w tym tygodniu. Dziś zagadka dla osoby, która z tą geografią jest za pan brat, która potrafi zweryfikować swoją odpowiedź. Mogą to być egzotyczne nazwy, mogą to być państwa z całego świata. Nie mamy tutaj sprecyzowania, czy są to państwa europejskie, czy nie. Także nie ma ułatwienia. Za to są duże pieniądze do wygrania. 4 chwile pozostały. Coś za coś. Albo trudna zagadka, albo małe pieniądze. Pamiętajcie, nie piszemy SMS-ów, nie wysyłamy listów, bo często później dostaję na przykład wiadomości, a takie były odpowiedzi w programie. Co z tego? Program jest na żywo tu i teraz, kochani. Pamiętajcie, że jeżeli nie dodzwonicie się do programu, nie podacie odpowiedzi głośno i wyraźnie na żywo, to pieniędzy nie wygracie, bo na tym polega zagadkowa jedynka. Nie rozdajemy pieniążków po fakcie, po programie. My rozdajemy pieniążki tu i teraz. Także jeśli chcesz wygrać i znasz odpowiedzi, to musisz się pochwalić nimi tutaj głośno i wyraźnie na antenie w programie. Tak? Bo to, że ja później dostanę, a bo w dzisiejszym programie miała pani Justynko takie, a takie odpowiedzi, to naprawdę niczego nie zmieni. Ja nie mogę nagradzać post factum. Kończymy, 3 chwile. No, przyglądam się, nie jest to łatwa zagadka, naprawdę nie jest to łatwe zadanie. Jest to zadanie dla kogoś, kto potrafi bardzo szybko, konkretnie, inteligentnie myśleć. O tej porze wiadomo, że jest ciężko, kiedy jeszcze słońce nawet nie wstało za oknem. Ciemno, prawda? Coraz zimniej, nie chce się wstawać, a to dopiero myśleć, kombinować.
nikt nikomu nie każe, nikt nikogo nie obliguje. Chcesz? Masz odpowiedź? Zapraszam. Dwie chwile. Tak, tutaj miałabym taką prośbę do reżysera, nie wiem jak on na to zareaguje, bo sporo kasy oferuje. Czy nie moglibyśmy sobie darować jednej z tych nazw? Co myślisz? Mówi reżyser, nie dzisiaj. A czemu nie dzisiaj akurat? Bo oferujemy 3000. Tak myślałam, że tak reżyser powie, bo skoro już zobligował się do tego, że damy łącznie nawet po 1000 zł za nazwę, no to nie będziemy tutaj już zmieniać. Tak myślałam, że tak reżyser odpowie. No, tak jest w zagadkowej jedynce, że jest to moim zdaniem fair, że trudne zagadki, duże pieniądze, łatwe zagadki, małe pieniądze i łatwe zagadki już dzisiaj były. Być może do nich wrócimy. Na razie jedna chwila, aby zagrać o nawet 3000. No, musimy kończyć z tą trudną zagadką, jeśli chcemy jeszcze przynajmniej kilka albo jedną przynajmniej taką łatwą za 5 dyszek zagrać, to musimy sobie z tą zagadką już na ten moment poradzić. Ja nie mam zegarka, zapobiegawczo nie biorę na program zegarek, żeby się nie stresować, ale program jest bardzo, bardzo krótki i ja już też doświadczeniem wiem, że czuję to w tym momencie, że dużo czasu upłynęło. Widzę to też po komunikatach na ekranie, że czasu mamy coraz mniej. Jeśli chodzi o tę zagadkę, ostatnia szansa. Cały czas patrzę na ten mrugający moment. Zanim pojawi się zero, 704-304-000. Weź sprawy w swoje ręce, bo to jest tak, że czasem myślimy sobie, wygrałbym. No, trzeba grać, żeby wygrać. I w zagadkowej jedynce o tyle fajnie jest, że od razu wiesz, czy wygrałeś, czy nie. Jeśli masz wiedzę, masz telefon, no to masz tę pewność, że nie masz dużej konkurencji. Jeśli trafisz i podasz odpowiedź, no to już jesteś w 100% przekonany, że wygrałeś. Uwaga. Nie ma dodatkowych losowań, a na ekranie zero. Uwaga. 704-304-000. Kto jest ze mną? Kto zna odpowiedź? Kto w tym momencie sięga po kasę? Szybciutko przedyktuję jeszcze numer, zanim wyświetli się odpowiedź. Oczywiście po to, żeby ktoś wybrał go razem ze mną. Także spokojnie, stacjonarny, komórkowy numer jest ten sam, a brzmi 704-304-000. Czas się skończył. Tutaj cierpliwość reżysera ogromna, bo jeszcze czekamy. Może minutka, słuchaj. Ja wiem, że to wiele, wiele, bo my już nie mamy, ale zdążymy. Słuchaj, z tymi łatwymi zdążymy. Daj minutę jeszcze, dobra? Na wybranie numeru, na spokojnie, bo wiesz, jak to jest na szybko, na hura. Można pomylić cyfrę i nagle próbuję dzwonić, nie ma takiego numeru i się zastanawiam, ale co się dzieje? Na spokojnie, żeby widzowie wybrali numer, dobra? Minutka tylko na wybranie numeru telefonu. Już nawet reżyser czekał, nie czekał na moje start. No, słuchajcie, ja wiem, że mało osób jest przed telewizorem po pierwsze. Nie każdy sobie poradził, ale nie wierzę, że nie ma ani jednej osoby, która by sobie nie poradziła. Jednak ja wierzę w wasz intelekt, wiem, że są przed telewizorem czasem takie osoby, które i z najtrudniejszymi zagadkami sobie radzą. No ale dobra, skoro to jest czas na wybranie numeru, to wybieramy. 704. Na spokojnie. Telefon stacjonarny, komórkowy ten sam. 704 304 000.
0, 20 sekund. Trzy nazwy. Nie, no niestety reżyser nie dał się namówić na to, żeby były dwie. Chce trzy, ma do tego prawo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i... Nie mam więcej czasu na tę zagadkę. Muszę kończyć. Próbujemy. Próbujemy ostatni raz. Razem. 704. 304. 000. Czas się skończył. Jeszcze zagadka na ekranie. Także jeśli chcesz wygrać... to teraz. Okej. Wiedziałam, że to się tak skończy. Wiedziałam, że to się tak skończy. Za trudna zagadka. I ja już czułam. Ja czułam już, że ten czas gdzieś nam tam przez palce ucieka. No bo co to jest ta krunia? Ała Gibur, a Niumur? To się z niczym nie kojarzy. Prawda? Ale powiem tak, wystarczy jedna osoba, jedna, słownie jedna, tu nie potrzebuje tłumów, bo i tak tylko jedna osoba ma szansę wygrać. Możesz być jedną, jedyną osobą, która w tym momencie zna rozwiązanie. Bardzo możliwe, że tak jest. Możesz tylko ty wybierać numer telefonu i trafisz. Dlaczego? Dlatego, że no, koniec programu to jest taki moment, w którym ktoś musi trafić. No i pytanie, jedna, dwie, trzy osoby wybierają numer, także... ogromna szansa, że to będziesz właśnie ty, pod warunkiem, że znasz odpowiedź, że wybierasz teraz numer. Tak jak powiedziałam, program na żywo, program krótki, program pierwszy Telewizji Polskiej. Właśnie kończymy zagadkową jedynkę. Jeszcze jest chwila, także zróbmy tak. Jeśli faktycznie jest kilka, grupka tych osób, którym udało się rozwiązać to zadanie, spróbujmy razem na spokojnie jeszcze, tak, dopóki zagadka nie zniknęła, dopóki jeszcze można, bo pamiętajcie, że kiedy program się kończy, szansa również znika. Próbujemy. Na spokojnie, komórka stacjonarny. Już teraz jesteśmy pewni, że znamy odpowiedź, tak? Nie ma tak, że zgadujemy. No to okej. 704. 304. 0. 0, 0. Telefon do ucha. Zanim zakończę dzisiejszy program, strzał w 3000 zł. Trzy chwilki ode mnie. 3. Dwa. Ktoś jeszcze ma szansę dziś na te pieniądze, ale trzeba się bardzo pospieszyć i zawalczyć o swoje. Jeszcze momencik. Uwaga, uwaga. Działamy, działamy. Spora kasa jest do wzięcia, tylko trzeba, tak jak powiedziałam, o nią zawalczyć. Jeden. Wiem, że musimy kończyć, reżyser nie daje mi o tym zapomnieć. No to może tak, no to zamiast takich odliczań moich... sekundowania. Pokażmy konkretnie, jak jest z tym czasem, co? O, 50 sekund, niewiele, ale musi się udać. Zegar oczywiście wystartował. Powiem tak, może te kilkadziesiąt sekund to mało, ale jeżeli znasz odpowiedź, to na wybranie numeru telefonu wystarczy, tylko już naprawdę konkretnie się bierzemy do pracy, dobra? 30 parę sekund. To jest końcóweczka, to jest moment, w którym jeśli chcesz wygrać,
no to musisz wybrać numer telefonu, podać szybko, konkretnie i wyraźnie odpowiedź. Trzy państwa, reżyser tutaj nie zrezygnował za ani jednego z nich, ale jeśli jesteś zdolny, inteligentny, konkretny, to poradziłeś sobie już, prawda? 13 sekund. 10 sekund. 704-304-000. Uwaga. 5, 4, 3, 2, 1. Muzyka stop. Czekamy na dźwięk telefonu. Jeszcze chwilka. Jeszcze sekunda. Po raz ostatni, dopóki jestem na ekranie, zapraszam. Pamiętaj, żeby wybrać ten numer poprawnie. Cały czas jest na dole ekranu. Trzy państwa. Nawet 3000 zł. I próbujemy. 704-304-000. Jeszcze chwilka. Wszyscy są zniecierpliwieni. Czekamy na dźwięk telefonu. Zobacz, jak ważny dla nas jesteś. Czekamy na ciebie w takim skupieniu, w zniecierpliwieniu. Jedna osoba. Próbujemy, szukamy drogi. Jest o co grać. Trzy. Dwa. Tak jak mówiłam, my znikamy, znika szansa. Także jeden. Kto to będzie? Kto powalczy jeszcze dzisiaj? No jeśli masz odpowiedź, to się już nie zastanawiaj. Nie sprawdzaj 10 razy. Trzy nazwy państw. Wiem, że trudne zadanie, ale udało ci się, prawda? Jeszcze chwilka, jeszcze momencik. Musi się udać, trzymam kciuki. Jest telefon, dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę o szybciutką odpowiedź. Trzy państwa. Rumunia, Bułgaria i Ukraina. No pięknie pan sobie poradził. Stówka już należy do pana. Teraz ma pan 30 sekund i 5 pytań. I gramy o 2900. Uwaga. Ile dni ma kwiecień? 30. Pewnie. Czy padalec zwyczajny to jaszczurka czy żmija? Padalec też mija. No jaszczurka właśnie, myślałam, że pan wie na 100%, taki inteligentny facet. Ale słuchajcie, ja powiem tak, to jest ta pora, przed piątą nad ranem, ale ja panu bardzo gorąco i serdecznie gratuluję. Był pan świetny, trzy państwa wcale niełatwe, stówka należy do pana oczywiście. Zapraszam jutro 4:10, pojutrze 4:20, Justyna Widawska. Miłego, cudownego, pięknego, słonecznego czwartku, kochani moi, wam życzę.